No i cóż, pani Rito, ciekawy był pokaz, prawda? Tak, owszem. Przyszła wojna będzie klęską ludzkości. A gdzie pański syn? Mój syn? Jerzy? Tam. Dziękuję panu profesorowi. Udało się świetnie. No Jerzy, pozwól, że ci powiększuję podwójnego sukcesu. No. Słuchaj, kto to jest? Ależ człowieku, ty naprawdę chyba z nieba spadłeś. Przecież to jest Rita Holm. Występuje codziennie w Alcazarze.
fotelu. Nikogo nie przyjmuję. Dobrze, proszę. Pani nikogo nie przyjmuje. Adelo, naszykuj mi suknię. A pan w jakiej sprawie? Żadnej. To jest, owszem, zdawało mi się, że pani mnie pozna. Tak, przypominam sobie. To pan spadł dzisiaj z nieba? Właśnie, z nieba. Pani śpiewała tak ślicznie. I w ogóle jest pani tak zachwycająca, że zdawało mi się, że muszę to pani powiedzieć. A czy nie należałoby się wpierw przedstawić? O Boże, co ja robię? Jerzy Skalski, inżynier. Bardzo mi miło. Ale pan inżynier musiał mieć dotychczas bardzo mało do czynienia z kobietami. Niestety. Chciałbym to jednak odrobić. Mam bardzo dużo chęci. Czy mogę tu jeszcze chwileczkę pozostać? Jestem. Czy pan jest lotnikiem? Zmajstrowałem małą, a ostatnio pracuję z moim ojcem w laboratorium. Laboratorium? No wie pani, takie rozmaite maszynki, druciki. Co, panie naczelniku, dam się pan teraz jakiegoś nowego szpiega? Tym razem nie. Ale za to mam próbkę nowego gazu. Spreparowali go nasi przyjaciele zza kordonu. Nie, panie, mnie to absolutnie już nie interesuje. Mikstura silniejsza od wszystkiego, co było dotychczas. Sądzę, że pan prowadzi. I wierzę, że znajdzie pan jakiś sposób, który unieszkodliwiłby ten wynalazek. Na co by się to przydało, proszę pana? Za miesiąc wynajdą nowy gaz, jeszcze silniejszy. Na co? Więc mamy skapitulować i w razie wojny dać się wytruć? Uchowaj Boże! Trzeba tylko uniemożliwić wojnę. To są mrzonki. Mrzonki? Słyszysz, Jurek? Pan naczelnik mówi, że to są mrzonki. Może niedługo dane mi będzie dożyć tego dnia, gdy uda mi się zatrzymać na odległość motory. Może niedługo? Długo, niedługo. No. Co ty, Jurek, odchodzisz? Tak, wychodzę na miasto. A. Panie profesorze, powtarzam jeszcze raz. Chciałbym laboratorium pańskie otoczyć specjalną ochroną. Ale dajcie mi spokój. Dobrze. Ale ja zrobię swoje. Pan profesor ma przecież najrozmaitsze tajemnice, plany. Jurek, zabierz tkwi. Schowaj. Thank you.
piosenki dźwięk, co się wplata w sen, w złoty sen. I jeszcze oczy zamglone pokaż. Rita Hall. Albert, arrive vite avec le maudit garçon. Albert, proszę obsłużyć pani. Właśnie nadeszli dyski do przesłuchania. Prosto z fabryka. Jeszcze gorący. Pasaj mama. A pani śpiewa jak anioł. El Rosillo. Inverwej. S'il vous plaît, mama. Dyski bellissimi. Sama pani będzie zachwycona swoim śpiewem. Trudno serce. No i co z tym twoim gadatkiem? Niestety nie pokazał się więcej. Bo źle się do niego zabrałaś. O, tego to mnie nie uczy. Ołknął haczyk. I urwał się. Proszę o piosenkę Rity Hall. Mamy takich kilkanaście. Którą pan sobie życzy? To proszę wszystkie. Chciałbym posłuchać. Może pan mi przegra. Wszystkie? Nie. Jedną. I wszystko. Jakie są zwyczaje w laboratorium? Kto tam nocuje? Kto ma blue? Zrozumiałeś? Pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie i już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. To pani. Una gran artista, in merveille. Służę panu. Dziękuję. Pan wychodzi? Tak, a pani? Ja też. A mogę pani towarzyszyć? Proszę bardzo. Madame? Pani wzięła swój kodak. Mój kodak? Do widzenia, servitore, au revoir. Thank you.
dziwne klucze. Jakie skomplikowane. Od czego to? To są klucze od... To klucze, które strzegą ważnych tajemnic. Proszę o przyjemny wyraz twarzy. Ależ nie tak. Uśmiechnąć się. Trochę swobody. Ślicznie. Dziękuję. A pan tu co? Służę panu, oto karta. Da nam pan raki, potem gęś. Z kompocikiem czy salatką? Z kompotem i z salatą. Potem kurczęta, szparagi. Szparagi. Rozbyw, naleśniki. Naleśniki. I lody. I lody. Proszę pana szanownego, mamy jeszcze flaki. Niech będą i flaki. I w ogóle co pan chce? Byle długotrwało, rozumie pan? Rozumiem. Gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Cóż to za głupi śmiech? Z radości, anioleczku, że ci się tak ładnie udał. Owszem, owszem, przyznaję. Bardzo, bardzo ładny komplecik. Co chcesz z tym zrobić? W odpowiednim momencie przybiorę postać tego szlachetnego młodzieńca. Teraz jeszcze musisz wnaść jego klucze. Och, znajdź sobie kogo innego do tej roboty. Kobietę? Jesteś zakochana. Szalałeś? Pamiętaj, że miłość w naszym fachu kończy się tragicznie. Tak. No, to będziemy musieli w jakiś inny sposób wydobyć te klucze. Tylko wtedy mogłoby się temu panu coś przytrafić. Słuchaj, ale ty mu nic złego nie zrobisz. No, o ile nie zmusisz mnie do tego. A gdybym się spuntala? To powiem twojemu fatygantowi, kim jesteś. Dobrze. Będziesz miał te klucze. Pan inżynier Skalski. Dobry wieczór.
co się pani stało? Nic. Mam tylko czasem obrzydzenie do samej siebie. Pani jest dzisiaj po prostu nie w humorze. Mam zmartwienie. Ale chyba nie ja jestem powodem. Owszem, pan. Ja? Pani ma przykrości przeze mnie? Pan mi zadaje dzisiaj takie trudne pytania. Pani Rito, pani coś ukrywa przede mną. Czy nie lepiej wszystko powiedzieć? Wszystko powiedzieć? Sądzi pan? Miałam pani o czymś przypomnieć. Dziękuję. Pamiętam. Możesz odejść. Chciała mi pani coś powiedzieć. Niech mnie pan nie dręczy pytaniami. Dlaczego? Dlatego. Proszę na scenę. Muszę już iść. Ja zaczekam tutaj. Nie. Będę śpiewała dzisiaj tylko dla ciebie. Chcę, żebyś był na sali. Idź już. Idź.
się przykro rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość mój miły to ja. Co się stało? Zgubiłem gdzieś moje klucze. Może pan je w domu zostawił? Ależ nie, nie, na pewno je miałem przy sobie. Pani nawet nie ma pojęcia, co to jest za przykra sprawa dla mnie. Tu chodzi po prostu o mój honor. Okradli mnie, czy co? Masz ci los. Leżą. A cóż za gapa ze mnie. Co pani jest? Dlaczego pani płacze? Płaczę? Cieszę się, że pan to znalazł. Rito! Nie, nie chcę. Nie mogę. Rito, przecież kocham pani. Już nieraz chciałam pomówić o naszej przyszłości. Pomówić o naszej przyszłości? Proszę, niech pan stąd idzie. Słyszy pan? Proszę wyjść stąd natychmiast i nie pokazywać mi się więcej na oczy. Dobrze, że cię widzę, ojcze. Chciałem z tobą pomówić. Pomówić, pomówić, pomówić. Chciałem się ciebie poradzić w pewnej bardzo ważnej sprawie. Mianowicie chodzi o moje szczęście. Nie mam nie domu, nie mam nie domu. Wiesz, ojcze, to nie telefon. Co, telefon? Będę w domu o 5. Wiesz, ojcze, ty nawet nie wiesz, z kim mówisz. Przecież to ja jestem, Jerzy. Aha, Jerzy. A co to śniadanie? Nie, noc. Noc. To idź się przespać. Nie można się tak przepasowywać, nie można. Idź spać.
Na siłę miejsc krew magneta! Co? Motor! Samochody, czołgi, samoloty. Jerzy, czy ty rozumiesz? To jest przecież koniec wojny. Zderwalam z nim. O! Nie chcę go widzieć. Dosyć krzywdy mu wyrządził. Zerwalaj z nim? Brawo, świetnie. To doskonała sposobność do napisania czułego listu. No, pisz. Pisz, koteczku. Drogi panie Jurku, byłam wczoraj tak, że nie wiem, czy pan będzie miał ochotę usłyszeć kilka słów usprawiedliwienia. Jeżeli jednak zasłużyłam sobie na jakieś względy, to proszę przyjść dzisiaj na wyścigi. Na wyścigi? Napisałaś na wyścigi? Będę w loży 11. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Pisz do rąk własnych. No, dajcie ten list. Oddam panu inżynierowi. Nie mogę. Powiedzieli do rąk własnych. Słucham? Od pani Rity Hall? Ależ naturalnie, proszę go. Zaprowadź posłańca do pana inżyniera. Gdzie, gdzie? Tutaj, no poczekaj. Pan, to pan inżynier Skalski. Tak, no dawajcie, dawajcie, prędzej. Thank you.
wy na to czekacie? Ano, co łaska, wielmożny panie. Tak, tak, tak. Ta. Proszę wyprowadzić. Panie profesorze, czy mógłbym ten eksperyment zobaczyć przed pokazem oficjalnym? Owszem, proszę pana, jeżeli zdążę wykończyć model dziś po południu. Słuchaj, Jerzy, mój kochany pan naczelnik chciałby się zapoznać z naszym wynalazkiem jeszcze przed oficjalnym pokazem. Czy to możliwe jest? Dzisiaj po południu? Nie mogę. Muszę być na wyścigach. Więc proszę pana, o czym myśmy to mówili, że... Co tam może robić na to? Pan to serce wyszyte na koszulce? Koń nazywa się Kel. Jeżeli przyjdzie pierwszy, to będzie wróż. Dobrze? Dobrze. Pani będzie łaskała przyjść zaraz do mnie. Tak. Słucham, panie naczelniku. Proszę te damy wieść kotku. Rita Holm? Dobrze. Czy nic więcej? Nie, dziękuję pani. Thank you.
bravissima! Non dubbè! Śledzą. Tylko zaraz. Tak jest. To właśnie komplet, plyt, o które pani prosiła. To właśnie ta. Ta płyta, która mnie interesuje. Chciałabym kilka najnowszych Bostonów. Jakimi mogę pani służyć? Wolałabym się słuchać. Proszę bardzo. Pani będzie laskawa? Zaraz posłuchamy. Uno momento. Numero 2. Służę pani. Dziękuję panu, ja sama nastawię. Niech pani uważa na ten głos. Pani jest bardzo wzruszona swoim śpiewem. Albert, sprzątnąć kabinę. No, jedź teraz do domu. Ja tam zaraz będę. Musimy działać błyskawicznie.
Ojcze, jesteś śmiertelnie znużony. Idź się połóż spać. Nie, przecież wszystko musi być gotowe na pokaz. Ty sam nie zdążysz, nie. Choćbym miał pracować całą noc, na pewno wszystko będzie gotowe. Zdrzemnę się, ale tylko na 5 minut. Dobrze. Ale pamiętaj, żebyś obudził mnie za 5 minut. Pamiętaj. Dobrze. Adelo, bądź gotowa. Wyjeżdżamy nad ranem. Wyjeżdżamy? Ja także mam wyjechać? No, jeżeli wolisz, żeby cię nakryli, to możesz zostać na trawie. Zatrzymasz tego młodzieńca dzisiaj u siebie całą noc. Bezpiecznie idło, jeżeli dla nie. Bo jeżeli wyjdzie za wcześnie, to... Nie gniewasz się chyba na mnie, co? Przeżyjesz znowu chwilę złudzeń. Milcz! Na ciebie jestem tylko... kiedy? O. Halo! To ty, Rito? Nie występuję dzisiaj. Bardzo źle się czuję. Przyjdź do mnie. Na chwilę. Nie mogę. Mam bardzo dużo pracy. Może jutro. Jestem zupełnie sama. Ani na 5 minut nie mogę. Tylko na chwileczkę. No dobrze. Panu inżynierowi? Za godzinkę wracam. Dobry wieczór. Jak się pani miewa? Dziękuję, lepiej. Rączki, czapka sportowa. Dobry wieczór. Co to, 9? Co tam szukać nowego? Wszystko w ci. Dobranoc.
jutro jest wielki. Dziś jest mój wielki dzień. Postaram się, aby nim był i jutro, już na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. Ja nie chcę, żebyś śpiewała dla wszystkich. Nie będziesz już występowała. Nie będę. Będziesz moja. Tak. Nie rozstaniemy się już nigdy. Nigdy. Moje uszanowanie panu inżynierowi. Rita, kocham cię. Kocham cię. Thank you.
Jerzy, to ty? A ty łotrze! Jak się masz, stary? A ja myślałem, że pan inżynier już wrócił. Wszedłem do laboratorium, znalazłem mego ojca bez życia. Kasa ogniotrwała, w której przechowywaliśmy plany wynalazku, była otwarta, a w laboratorium panował nieład. Nie pojmuję, jak tu mógł dostać się ktoś od. Pan naczelnik, żadnych śladów łamania nie skonstatował. Niech wejdzie portier. Czy był tutaj ktoś obcy? Nie. A kto ma klucze od drzwi wejściowych? No, tylko pan profesor. No i pan inżynier. O której godzinie wyszedł pan inżynier? Tak, kilka minut przed 9:00. I powiedział, że za godzinkę wróci. A kiedy wrócił? Tego nie wiem, bo zmienił mnie portier nocny o 9:00. Możecie odejść. Niech wyjdzie portier nocny. O której godzinie pan inżynier tutaj wrócił? Najpierw pan inżynier tu przyszedł o godzinie 10:30. Jak to najpierw? Bo pan inżynier kilka razy przychodził i wychodził. Kilka razy? Tak. Panie inżynierze, pan tu był o godzinie 10:30? Nie. A portier twierdzi, że pana widział. To nieprawda. Więc widzieliście pana i teraz? Widzieliście twarz? Twarzy nie widziałem, bo szybko przechodził. Więc coście widzieli? Widziałem pana inżyniera, no. Bo nikt inny nie mógł tu przychodzić, bo nie ma kluczy. Zresztą po palcie poznałem, bo pan inżynier zawsze w tym palcie chodzi. Poznaliście po palcie? Halo? Tak, to ja. Panie naczelniku, przed chwilą weszło dwóch mężczyzn do sklepu do Remi. Jeden w szarym palcie i w czapce sportowej, a drugi... Chwileczkę. Czy pan inżynier był w czapce sportowej? Tak. Są wewnątrz, panie naczelniku. Jeszcze nie wyszli. Dajcie znać naczelnikowi. Dobrze. Pa
palto zupełnie jak moje. Mhm. Czapka także. Tak, tak. Panie naczelniku, zdaje się, że pies jest na tropie. Co tu jest? Panie naczelniku, pies odnalazł tajemne przejście. Prowadźcie. Szybko, szybko. Jezu, to ty,
Jak dobrze, że jesteś przy mnie. Rito! Ja! Ja strzeliłem do ciebie! O nic. Tak być powinno. Chciałam się wyrwać z tego bagna, ale niestety nie mogłam. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Bałam się. Przebacz. Tak mi dobrze przy tym.